W tę środę piętro sali Szopińskiego stało się powiatowym centrum przedsiębiorczości. Tu można było dowiedzieć się, jak krok po kroku uruchomić własną firmę, a następnie przekształcić ją w mikroprzedsiębiorstwo. Początek to dobry plan. Takie mają uczestnicy organizowanego przez Starostwo Powiatowe konkursu Biznesplan Juniora. Już po raz trzeci uczniowie kościelskich szkół ponadgimnazjalnych ścigali się w pomysłach na biznes. Konkurencja jest dosyć wysoka, ponieważ nagrody są pieniężne. Mówimy tu o kwotach za pierwsze miejsce 2000 zł, za drugie 1000, za trzecie 500 zł. Oczywiście wszyscy też dostają upominki, nagrody rzeczowe, a też muszę przyznać, że miałam przyjemność już obejrzeć tutaj dwie prezentacje. One są bardzo ciekawe. Nasza młodzież ma olbrzymie, piękne pomysły na własne firmy. Kiedy jest pomysł, potrzebna jest też motywacja. Takie warsztaty przeznaczone dla pań również miały miejsce podczas Kościelskiego Dnia Przedsiębiorczości. Ale sam plan i gotowość do działania nie wystarczą. Skąd wziąć fundusze na start firmy? Jedną z opcji są dotacje, które oferuje Powiatowy Urząd Pracy. O tym, jak po nie sięgnąć, można było zapytać dotacjobiorców, którzy skorzystali i otworzyli własne firmy. Piotr Malik postawił na działalność artystyczną, warsztaty teatralne, a w przyszłości otwarcie teatru w Kościerzynie. Brzmi utopijnie, ale jak widać, temu człowiekowi nie brakuje odwagi. Warto pójść na swoje i rzeczywiście założyć swój biznes? Warto, trzeba iść za impulsem. Tak. A nie ma strachu przed tym, żeby rzeczywiście rozpocząć własną firmę, czy trzeba do tego trochę odwagi? Jest strach, jest na początku, ale właśnie to jest coś, co nas paraliżuje i czemu nie powinniśmy się dać poddawać zupełnie. Powinniśmy pójść za tym impulsem i realizować swoje marzenia, jak to się zwykło mówić, ale to wcale nie jest głupie. Tylko trzeba po prostu w racjonalny też sposób do tego podejść. Celem jest, by założona przy wsparciu urzędu firma przetrwała próbę czasu, rozwinęła się i w przyszłości sama zaczęła zatrudniać. Jako urząd nie tylko udzielamy tych dotacji, ale też wspieramy przedsiębiorców w kierunku tworzenia miejsc pracy i też poprzez wspieranie tworzenia tych miejsc ze środków Funduszu Pracy, czyli na zasadzie takiej marchewki. Nie zapomniano też o doświadczonych przedsiębiorcach, dla których zorganizowano warsztaty informacyjno-edukacyjne na różne tematy bieżące, jak jednolity plik kontrolny, zmiany w składkach czy nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, których coraz więcej pracuje w lokalnych firmach.